Anna Śliwińska, honorowo. Wszedł do domu kiedyś tata. Byłam wtedy bardzo mała, lecz pamiętam to jak dzisiaj, że swą prawą rękę ściskał. Miał na twarzy uśmiech blady, wyjął z kurtki czekolady. Podskoczyłam hen z radości. Kto nie lubiłby słodkości? Lecz nim zjadłam pierwszy kęs, zapytałam, co mu jest. Dziś jest bardzo ważny dzień, bo oddałem komuś krew. Aż przysiadłam na kolanie. Proszę tatę, ach mów dalej. A on mówi, że niektórym serca biją z wielkim trudem, że krwi nie ma w żadnym sklepie. Ona płynie wewnątrz ciebie. Tylko człowiek z dobrą wolą krew oddaje honorowo. Muszę szepnąć wam na uszko. Tatuś dobre ma serduszko. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.